In Vault 76, our future begins. Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul. Pokażę wam, jak zdobyć schemat, plan stanowiska pancerza wspomaganego. I zbudujemy sobie pancerz górniczy, pancerz wspomagany, który de facto jest najlepszym pancerzem, jeżeli chodzi o farmienie. Tylko wiecie, co jeszcze potrzebuję? Jeszcze potrzebuję sprężyn. Brakuje mi sprężyn, więc będę musiał jakoś zdobyć. Tak, generalnie, żeby to zadanie rozpocząć, górnicze cuda, to wystarczy tutaj podejść. O tutaj, o. To miejsce. I wtedy ta misja się rozpocznie. Oho, 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 oho. Mać. To ja jestem tu w stanie, jest ogniwo fuzyjne. Weźmy wszystko. Także zrobimy sobie to zadanie po to, żeby generalnie co, mamy już, o jak widzicie, mam też wspomagany. Pokażę wam, jak to wygląda. Trochę pofarmię w międzyczasie. Mamy T45 i tutaj mamy T60, dwie części. Także mamy 350, 340, 350 odporności na te trzy żywioły. Mamy też taką fajną broń, która zużywa nam rdzenie, ale nie fuzyjne, tylko rdzenie plazmowe, jak dobrze pamiętam. Rdzenie fuzyjne zużywa nam pancerz wspomagany, a rdzenie plazmowe zużywa nam właśnie ta broń. To jest broń plazmowa Gatlinga. Co jeszcze? Aha, mamy jeszcze trzy poziomy do wbicia. Teraz tak. Chyba wbijamy wszystko związane z inteligencją. Po pierwsze. Zdobyłem w sumie nowy perk, który daje nam 15 punktów życia więcej, maksymalnych punktów życia więcej, ale kosztuje aż 2. I teraz tak, czekajcie, nie agility, tylko inteligencja. I teraz tak, tutaj mamy coś takiego, może naprawić pancerze zwykłe i wspomagane tak, że osiągają 130% normalnego stanu maksymalnego, to jest dosyć fajne. Do tego, tu mamy ciężar wszystkich części i szkieletów pancerzy wspomaganych spada 25, ale... Generalnie, kiedy nosimy to, zwróć uwagę, że waga jest 0 tego pancerza. Więc to, nie wiem, po co to ulepszać. Chyba, że coś źle myślę, no ale tak tu pisze, że 0, więc nie wiem. To by sobie się nie przydało. Twój pancerz wspomagany zużywa się o 20% wolniej i jest tańszy w naprawie. No to na pewno weźmiemy. To na pewno weźmiemy. Co to jest? Bierz jedną nową kartę profitu, przynieś jeden punkt specjał. Osiągnięto maksymalną liczbę punktów specjał. O kurcze. O kurcze. Ej, naprawdę? Nie można już więcej punktów specjał mieć? No to wezmę z percepcji sobie, odejmę to. Oddam inteligencję. Dwanaście tutaj mamy. Hmm.
No to trochę to mnie niepokoi, wam powiem. Myślałem, że będziemy mogli tutaj więcej tych. Ale dobra. Weźmy tego super tułacza i wezmę jeszcze. Aha, już nie mogą karty wybierać. O kurde, pieczone. Oj, oj, oj. No to się trochę porobiło. Nie wiedziałem, że to jest maksymalny limit. Tak, ze wszystkie te karabiny, młynki, to wszystko bym powypierdzielał i generalnie skupić tutaj na właśnie ciężko zbrojny. Oj, 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 oj. To może być. Bo to zaspokaja nasz głód. Napoje i to. Aczkolwiek to jest słabe. No, hakera zostawiam. Otwieranie zamków zostawiam. Możesz teraz tworzyć zaawansowane pancerze wspomagane, wymagane plany. Hakerstwo zostawiamy. Nie wiem, czy dotyczy się tylko pancerzy. Aha, no to też to jest niepotrzebne. Ale możemy sobie chyba wybierać tutaj z tych, widzę. Nie wiem, czy wszystkie tu będą te karty, ale chyba tak. Jeszcze jedno chciałbym sobie perk wziąć. To bym sobie chciał wziąć, ale na razie tego nie będę brał, tylko wezmę sobie coś, co powoduje to, że będę zużywać mniejszą ilość. Bo to też jest fajne. Mniejszą ilość rdzeni fuzyjnych. O, to też jest fajne. Zyskujesz 15% do maksymalnego zdrowia. To też bym sobie wziął, to kosztuje 2 punkty aż. Czyli musimy generalnie kilka rzeczy powyrzucać. Będę się starał teraz sobie walczyć i grać pancerzem wspomaganym, więc wszystkie te pozostałe perki chyba sobie wyrzucimy. Ciężar wszystkich części to nie zostaje. Wbiegając we wroga to nie, to mam posiadane. Gdzie to jest? O, jest tutaj. Możesz teraz stworzyć. A to mam. Rdzenie fuzyjne funkcjonują o 30% dłużej. O, dokładnie to chcę wziąć. Czas działania rdzenia fuzyjnego ulega podwojeniu. O, cholera. Czyli tutaj możemy sobie to przerzucać. Dobra, okej. Okay. To zostaje, mistrz hakerstwa zostaje i pierwsza pomoc zostaje. Steampaki się przydają. Wiadomo, o co chodzi. Haker musi być. Może tworzyć zaawansowane modyfikacje pancerza wspomaganego. Nie wiem, czy to będę chciał używać. Super tułacz. Dobra, moi drodzy, to tyle na razie. Tutaj tyle. Idziemy zrobić to zadanie. O, lera, jasno. Tu też będę szukał jakichś takich sprzętów typu wiatraki, bo potrzebuję sprężynek. Mam większość składników, ale sprężynek nie mam. Potrzebuję aż 60 sprężyn, mam 42. Nie wiem, czy tutaj znajdę te sprężyny. Wiecie, na początku gry się używało jakieś tam strzelby, pistolety. Teraz jak już mamy wyższy poziom, mamy lepsze bronie, to tych pistolecików takich małych nie będziemy używać, więc wszystkie te profity tutaj to na pewno zostanie, ale to też jest takie średnie. To zostaje. Strzelby, nie potrzebuję tego. To też nie potrzebuję, bo pancerze moje nic nie ważą. To zostaje, to zostaje, to zostaje. Także tutaj to do wyrzucenia, to do wyrzucenia. Karabiny, pistolety, to mógłby to do wyrzucenia, to do wyrzucenia. Także sporo rzeczy trzeba wyrzucić.
to takie wytrzymałe te robociki. Bioskaner. Dobra. Także generalnie chodzi o to, żeby sobie zdobyć właśnie ten schemat pancerza. Lampa próżniowa. Co to się dzieje? Trochę doświadczenie się przyda. Kurczę, powiem, że strasznie szybko się zużywa tutaj te amunicje do tej broni. Bela, le balance. Nie bój się, pancerz zostaje ze mną. Zapatrzyłem się na amunicję, a nie na zdrowie. Ale w sumie o tyle dobrze, że startujemy z pełnym paskiem zdrowia, więc zoszczędziłem steampaka, nie? Chyba, że straciłem coś przy śmierci, ale chyba nie. Chyba się nie traci tych. O, Steam paczek tu jest. Chyba się nie traci surowców. O, steampack. Ale te lampy nie można zebrać. Dobra, zaraz będziemy robić ten pancerz wspomagany. On będzie sporo ważył, więc będą musiał też wypierdzielić sporo rzeczy z... Podczas biegania też ten rdzeń fuzyjny się szybciej zużywa. Plakat pancerza wydobywczego. No właśnie, jak to będzie ten pancerz wyglądał. Ale to może za momencik. Jeszcze będziemy chyba walczyć z jednym dosyć trudnym przeciwnikiem. O, proszę. T60. Rdzeń fuzyjny sobie weźmiemy. Lewa ręka, prawa ręka. O, z 50 poziomu. Nie, to z T60, przepraszam. O kurczę, patrzcie. Udało mi się coś ciekawego znaleźć.
Ja tu cholera nic nie widzę. No właśnie, pojawił się ten pieprzony robot. Musimy go zatłuc. Gdzie szturmotron, dominator. Kurczę, ja mam strasznie mało amunicji. W magazynku. Co tak mało tej amunicji mi się tutaj ładuje? O matko. No, jest wentylatorek. To nam da troszkę tych śrubek. Zaraz sobie to przetworzymy. Śmieci. Ile ja tutaj śrubek? Nie, sprężyn, przepraszam. Tylko 3. To kiepsko, będę musiał trochę pofarmić. Będę się trochę pofarmić. Czekajcie, bo mam te 60 na... te 60 na... 50 poziomie, bo tutaj mam na 45, czyli lewa ręka tutaj jest... lewa noga, a lewa ręka? Gdzie jest lewa ręka? O, tutaj. Widzicie, mamy 60-55. Mamy 60-55-60, czyli zdecydowanie więcej. Dobra, a prawa ręka? Prawa ręka mam 54-54-54. No to oczywiście możemy przetworzyć. 370, 355, 568 mam odporności na... Zwróć uwagę, że każdy ten ma też wspomagany, ma też swój udźwig. Nie udźwig, tylko przepraszam, poziom, co ja gada, poziom. Dobra, zaraz będziemy robić to zadanie. Dalej mi brakuje sprężyn. Kurwa, jakaś pułapka. Dobra, idźmy tutaj. Skan pancerza wspomaganego to też będziemy musieli zrobić. No kurczę, najgorsze to, że nie mam tych sprężyn i będę musiał kurwa szukać. Czyli de facto co, muszę... wyjść z tego cuda. Wejść tym. Mam nadzieję, że mi ktoś nie zakosi w międzyczasie ten pancerz. Postawimy go tutaj. Jak nie mogę opuścić pancerza w tym miejscu? Ej, co jest kuźwa grane? Coś się spopierdzieliło. Sprężyny, kuźwa, sprężyny.
No i teraz zaczynamy tworzyć, tylko że nie mogę tworzyć, nie wiem czemu. Aha, bo nie mogę tworzyć, bo jestem w pancerzu wspomagany, tak? Nie można nic stworzyć w pancerzu wspomaganym. Ultracytowy pancerz wspomagany. O kurczę, powiem wam, że mam... O cholera. Jaki dobry, patrz... 113, ja cię pierdzielę. Sam sobie to muszę kuźwa zrobić. Ja cię pierdzielę. Patrzcie tutaj, jakie poziomy. Tylko nie mam ultracytu. To będziemy za chwilę farmić ultracyt. A tu mamy pancerz wydobywczy. Pancerz wydobywczy, jak widzicie, nie jest taki wspaniały, ale ma tutaj możliwość... Aha! O kurde, powiem wam, że... No muszę na tym 25 poziomie robić, bo mam czarnego tytanu tylko 36 sztuk. No nie mam tyle czarnego tytanu, ale tym pancerzem tak nie będziemy walczyć, więc... Sześć razy 6 jest 36, nie? No i brakuje nam tutaj... A nic nie nam brakuje. No to chyba coś źle policzyłem. Kupowałem wam, że jak pójdziemy teraz, to mi ktoś pancerz zwinie mój. Chyba, że... A, czekajcie, bo ja sobie go rozbiorę na części pierwsze. Przeszukaj. I sobie zrobimy to tak, o. Okej. Jak wyglądamy? No kurde, patrzcie, jaki pancerz. Ja cię pierdziu. Wygląda fajnie. Wygląda super, naprawdę świetnie. Czy jest taki pomalowany. Zarejestruj pełen zestaw wydobywczego pancerza wspomaganego. A, ten zestaw wycofany jeszcze. Ej, to fajnie. Kurczę, bawałem się, że nam zabraknie tych surowców, a jednak nam wystarczyło. Nie wiem czemu. I co najważniejsze, teraz jak zarejestrujemy ten pancerz, to ukończy nam się zadanie i w zamian otrzymamy plan, jak to się nazywa, plan stanowiska pancerza wspomaganego. Widzisz, plan stanowiska pancerza wspomaganego. No i to, teraz wracamy do chałupy. Postawimy sobie ten i zrobimy sobie ten ultracytowy pancerz, znaczy nie w tym momencie, nie w tym odcinku, ale będę sobie chciał ten pancerz ultracytowy zrobić. Tylko wiecie co, tak się stałem, skąd ja ten schemat pancerza tego ultracytowego mam. Ale w sumie nieważne, zwróć uwagę, że możemy teraz 315 dźwigać. 315 aż. 315. Waga 0, tylko że, aha. Jak będę chciał składować te pancerze, to one będą tutaj w ciul ważyć i nie będę miał miejsca. A ja mam 765 tutaj zajęte. No właśnie. O kurczę, mam 3 obudowy pancerza wspomaganego. A to waży... Oj, coś się zbagowało. No i teraz tego nie, tutaj nie zmieszczę. Teraz tego tutaj nie zmieszczę. Więc trochę jest problem. Mam z 25 poziomu. Ja miałbym wyższy poziom, ale patrzcie, że tutaj ile mamy zdrowia. Znaczy jaki stan jest tego pancerza. Matko. 222, 222, 294. No to nie jest też mało. Ale myślę, że chyba sobie zmienimy ten pancerz. De facto jeszcze takie coś tu jest, jak... czekajcie, Z. Tu mamy atomowy sklep. I tu mamy skórki. Malowanie armii USA. Co to kuźwa jest? Zestaw zawiera unikatowy odcień dla każdego z pancerzy wspomaganych. T-45, T-51, T-60, T-65, X-01. Pancerz ultracytowy i wydobywczy. Aha,
To do wszystkich jest. To jest to wydobywczego. Nie. W trybie Nuclear Winter dostępne są tylko skórki na pancerz T-51. O, to jest pancerz tego. O kurczę. Oj, opierdziu. Demokracja nie podlega negocjacjom. Zlikwiduj kombinę komunizm, korzystając z dwóch skórek Liberty Prime na pancerz wspomagany. Pełniokotowa skórka, która całkiem zamienia wygląd twojego pancerza wspomaganego, jest dostosowana do pancerzy wydobywczego, bandyty i ultracytowego oraz modeli pancerzy wspomaganego T-45, T-60 i X-01. To T-65 nie ma. A T-65 jest? T-65 to ten. Jest T-65, no. No widzicie? Jest tego tutaj naprawdę multum. Wow. Jest tego naprawdę multum. O, posiadane. Malowanie gildii T-45. No to chyba było za darmo. Coś sobie tam kupimy na pewno, nie teraz, teraz nie mamy czasu na to. I chyba tak, chociaż tym pancerzem można by chwilę pograć, tylko że no, problem jest tego taki, że ja nie będę tego przecież dźwigał wszystkiego. A to mi wciul waży. T-60. Helm korpus. Tu nie mam hełmu. T-60 mam z 50 poziomu. No i się to wszystko kurde pomiesza. Wiecie co? Ja sobie zrobię cięcie, zrobię sobie porządek tutaj w tym ekwipunku. Dobra, już zrobiłem porządek. Teraz sobie zrobimy to stanowisko do pancerza i naprawimy to ramię, bo widzę nam tutaj gra sugeruje. To sobie to postawimy. Rządy, zasoby, czekajcie, gdzie to było? Łóżka, krzesła, skrytki, witryny. No to nawet ta witryna jest na tego. Na kapsle, to sobie też to postawię. O, niech będzie. Dekoracje po długo. O, sklepy, chyba to było tu. Nie, to nie jest sklep. Jest rzemiosło. I tutaj mamy... Aha, bo nie przeczytałem tego planu. Zapomniałem. Notatki. I tutaj mamy plan. O, plan toaleta. Współczesne obrazy. Plan stanowisku pancerza wspomaganego. Dobra. I mamy taki... Kupiłem sobie w sklepie taki lepszy z enklawy. Jak się go obraca? No wiadomo, jak będzie tam. Jakie to jest głupie. Sobie wyjdziemy przetwórz przedmioty. I sobie zrobimy tutaj modyfikuj napraw.
co tu wymaga naprawy. Prawa ręka. A i patrz, jeszcze możemy to modyfikować. O, nie mam stali? Czarnego tytanu nie mam. O, cholera. No to dupa, ewentualnie możemy kupić zestaw naprawczy. Kupmy sobie zestaw naprawczy w sklepie. A później sobie ten czarny tytan zdobędę. Pakiety, czekajcie, gdzie to jest? Przetwornik amunicji, o. O cholera, co to powoduje? Przetwórz zbędny balast i zwiększ swoją siłę ognia. Terminal umożliwiający przetwarzanie niechcianej amunicji na punkty, które możesz następnie wymieniać na amunicję potrzebną ci podczas przygód na pustkowiu. Tego przedmiotu nie można zbudować w schronie. Okej. Okay. Dobra, a to jest prototyp oczyszczalnik wody. Ciesz się czystą wodą z tego kompaktowego oczyszczalnika wody Voltec. Do nauki potrzebny jest plan małego oczyszczalnika wody. Tego przedmiotu nie można wbudować w schronie. A, to taki malutki. Fajne. Fajna maska. Jest tego tutaj naprawdę multum, a ja bym chciał sobie... Jakie kuźwa te... Pakiet broni Gaussa. Malowanie tajnych służb na pistolet Gaussa, malowanie tajnych służb na strzelbę Gaussa. Ja pierdolę. Pakiet łachudry. Dobra, gdzie jest ten pakiet do naprawy? Malowanie sportowca, patrzcie co ja mam. Jest użytkowe, zestaw naprawczy, 6 sztuk. Kupię to. Ale powiem, że na razie chyba nie będziemy tego. Ej, ktoś mi zwinął pancerz. Ja pierdolę, nie wierzę. Moi drodzy, ja jestem jednak przechujem. Wiecie co się stało? Wszystko to mieliśmy w tym. W ekwipunku. Ja cię pierdzielę. Nie wiedziałem o tym. Czekajcie, weźmy sobie ten ubiór. To sobie przerzucę tutaj. I generalnie mamy tutaj, zwróćcie uwagę, stroje. I teraz tak. Tu strasznie mało miejsca, no ale chuj. Patrzcie tu. Patrz jaki pancerz mamy. Ultracytowy pancerz. Nie wiem skąd się tu kuźwa wzięło nawet. Ja już ten pancerz chyba miałem od dawna. I to na 50 poziomie jest ten pancerz ultracytowy, czyli maksymalny poziom. Patrzcie jaki kozak. Ja cię pierdzielę. Jeszcze wyciągnijmy tą broń. Czemu ja mogę wyciągnąć broń? A, nie możemy jednak z przodu popatrzeć jak wygląda. No nic, ale nikt mi nie ukradł żadnego pancerza. O, patrzcie tutaj, możemy sobie tutaj postawić. I to jest ten cały pancerz, który ja miałem wcześniej. To jest jeden. Tu mamy chyba czysty pancerz wspomagany i tutaj mamy kolejny czysty pancerz wspomagany. Więc wyjdziemy z tego. Wejdziemy do środka. Założymy sobie wydobywczy pancerz na to i schowamy, te przedmioty nie będą tyle ważyć.
so much time together. Dobra. Tu jest ten wydobywczy, który sobie teraz... Po prostu można to zrobić tak, że wychodzimy, zbieramy to wszystko, czyli numpad 0 weź i to nam znika. Więc po prostu tak, w ten sposób. A my będziemy tym ultracytowym grać. A miałem, przed chwilą mówiłem, że będziemy szukać tego ultracytu, żeby mieć fajny sprzęt. Przydałoby się tylko ten pancerz naprawić teraz. Trochę. Chociaż nie, nie wymaga de facto naprawy bardzo. No i co, zwróć uwagę, że to waży tylko 10 teraz. Szkoda, że tutaj nie ma opisanego tego. Zapobiega obrażeniom oraz chorobom. Patrzcie, 60, 113, 98, 98. Masakra. A ja nie skąd te... Ach, kurczę, pamiętam, że coś robiłem i coś z ultracytowym otrzymałem w nagrodę. No nie pamiętam tych odcinków wszystkich. Widzicie, dostałem taki CS head, nie, myślałem, że to jest tylko szkielet. A to nie są szkielety, tylko to są... A, tutaj jeszcze coś mam. Dobra, ja już sobie to zrobię porządek. Nie będę was przynudzał. W każdym bądź razie... Ej, 251. Co tu tyle waży? Ej, co tu tyle waży? Czekajcie, wróć. A, śmieci wszystkie chyba mam. Dalej tu tyle waży, wciul. A, wiem, bo wziąłem sobie te rakiety. Rakiety będę chciał sprzedać. Jedna rakieta waży 2, to mam 83. Dobra. Ja się kuźwa wystraszyłem, że mi ktoś zajebał sprzęt, a to kuźwa jestem. A to wszystko było w jakimś półku. Zresztą później jak włączyłem sobie filmik, a ty wiecie skąd to wiem? Bo jak sobie skończyłem nagrywać, otworzyłem ten filmik, to tutaj pojawiła nam się informacja, że ten sprzęt jest przenoszony do ekwipunku. Dobra. Nie mogę biegać, wiem. Czego nie mam tego amunicji do tej broni? Rdzeń plazmowy. O! Coś się popierdzieliło. Nie mówcie, że tym pancerzem ultracytowym nie możemy używać tej broni. Niemożliwe. Na razie to ja sobie może... To mogę. Tu mam amunicję. O jest, teraz się poprawiło. Dobra. Sprzedam ja tylko te rakiety i... Nie wiem, czy coś porobimy, czy nie. Amunicja... A, ja nie mogę jej amunicji sprzedać. Dobra. To dupa. Trochę tych posprzedajemy. Czyszczona woda. Dobra, widzę, że te rakiety wypierdzielam. Dobra, 152. Pierdzieliście te rakiety. One już znikły, tak? Nie mogę ich podnieść, a tu są. Może sobie ktoś weźmie. Tak się zastanawiam, co byśmy teraz robili. Muszę się dowiedzieć, gdzie ten ultracyt zdobyłem. Tutaj tą atomówkę trzeba spuścić. W międzyczasie sobie odkryłem tutaj pas startowy, czy jak to się nazywa. Także generalnie jakichś większych zadań nie zrobimy. Na obszarze znanym jako pobielisko. Ja pierdziel, z tym pancerzem wspomaganym to ładnie trochę. Przygiąłem pałę. No tutaj byłem, a tutaj jeszcze na północy jest kilka lokacji.
Te latające gówna. Tutaj jeszcze mamy coś. Wiecie co, poszedłem tutaj, tylko nie wiem, czy mamy czas. Nie wiem, czy się Turka nie obudziła. Dobrze, będzie pograne. Przeszukaj Barker Springs. A weźmy, idźmy tutaj. Złodziejaszek. Tylko amunicję będę zbierała. Przeszukaj Barker Springs. Nie wiem, czy to jest w ogóle zadanie jako codzienne, więc to jest jakieś gówniane zadanie, no ale jak jest zaznaczone, to jak już tu przyszedłem, to zrobimy to. Mamy 10 rdzeń, jak widzicie. Póki co tych rdzeni nie jestem w stanie tworzyć. Z kim do ludzi? Powiem wam, że nawet nie chcę mi się zbierać tych sprzętów. Tutaj aparat, wezmę to, bo tam są te sprężynki, ja sprężynek nie mam. No bo co mamy tu przeszukać? Chyba obiecuję, że w następnym odcinku będziemy już jakąś misję konkretną robić. W tym... to jest taka misja. Dobra, to ja nie chcę tego robić. You are never to run off without permission again. You had me quite worried, and I cannot even imagine. Your parents told me you left some of your toys at an old playdate, and I think it's the perfect time to get them back. Now run along and remember. Pora na zabawę. Czekajcie, czy ja to robiłem? Jest pora na zabawę. Dobra, to usuwam. Odrzuć. O, okazja do zrobienia zdjęcia. Czy to mamy? Wróć do Davenporta. O kurczę, jakieś zadanie tu się pojawiło. A, to tutaj. Dobra, przenieśmy się tutaj. 20 kap na zdzierstwo straszne. Generalnie jeszcze będę musiał zrobić porządek z tymi profitami, perkami, bo tak jak mówię, już nie używamy już tam jakichś pseudo pukawek. O, tutaj śmieci, co to parę na sprężynkę, widzicie. Generalnie, żeby naprawić ten pancerz ultracytowy, to musi mieć ultracyt, a ja nie jestem w stanie... czekajcie, czy ja mam właśnie ultracyt tutaj? Aluminium, beton, plastik, sprężyna... Materiał wędrowy. Ultracyt jest. A, to kuźwa, chyba gdzieś kopałem to. To będzie potrzebne do ulepszenia, do naprawy naszego pancerza wspomaganego. Lepiej tak grać, bo przynajmniej widzimy pancerz nasz, nie? Szkoda, że nie możemy sobie... O, możemy teraz. A nie odwraca się. O, teraz dopiero jak schowam broń. Dlaczego nie możemy z przodu zobaczyć naszej broni? No nic, szkoda. Ojejku. Trochę, żebym się zdenerwował z tym pancerzem, bo kurwa się robimy jak głupi, żeby to zdobyć. A tu się okazało, że to kurwa znikło do naszego pancerza. O Boże. Będę zbierał takie narzędzia jak wiatraki, bo sprężynek nie mam. A zresztą naprawa pancerza wspomaganego też jest... potrzebujemy materiałów do naprawy, tak? Więc... Mam na przykład taki palnik. No czekaj, zobaczmy, czy ten palnik... Stal, olej. Aha, stal. Stal, plastik, azbest, ceramika, stal, zębatka.
you've returned. Do you have the photographs I asked for? What? If I'd known you were going to do that, I'd never have asked you for help in the first place. Your reward is forfeit. I'm hardly going to pay someone that can't be trusted. We have no further business, so good day. I to zadanie za wykonane czy niewykonane? Wykonane. To chyba tak miało być. O, mamy tu wiatraczek. Właśnie tutaj mamy te śruby. Zobaczmy, czy to nam zaliczyło. Jest okazja do zrobienia zdjęcia. Niezbędny sprzęt. To też mamy chyba już zrobione. Tak, to możemy sobie odznaczyć. Szczęśliwy traf. To nie wiem, jak to zrobić. Pomóż. A, właśnie to możemy zrobić tej kobiecie. Pomóc. Chyba zaraz to zrobimy, to zadanie. Dobry pomysł. Ołów, drewno, kwas. Tutaj jest śruba. Tu nie ma sprężynki. Ale nieważne. Dobra, zróbmy zadanie dla tej sojusz kobieta. Poszukaj sygnału USSA. Tak, pytanie, gdzie to jest? Tutaj. Wyjdźmy stąd, bo to się panie bardzo. Nie wiem, czy nie mam najlepszy pancerz w grze dostępny w tym momencie. O, luźna sprężyna. Luźne śruby, o właśnie. To potrzebujemy, tego jest dosyć mało. Już jestem na miejscu. Poszukuję sygnału SSA. O, jakie wytrzymałe te roboty. O, wojskowa ładownica jest potrzebna, bo tam mamy włókno balistyczne. Musimy sobie tą stal odznaczyć, bo już stali mam chyba 600 jednostek, to muszę to... Tego już nie potrzebuję tak bardzo, chociaż stal jest potrzebna do tworzenia amunicji, no ale... Przywódca, o. Czekajcie, bo to się nam dzicy lokatorzy won. Nie chcę tego. Ja tu przyszedłem w innej sprawie. Wymaga wyższego poziomu umiejętności otwierania zamków? Czego ja mam umiejętność 2? Ej, co się porobiło? O kurczę. Aha, bo ja muszę to... Dobra, mam... Okej. Dobra. Wypierdzieliło mi się tutaj coś, okej. Ja pierdzielę, ale jaja. Nie wiem, czy w ogóle dobrze, żeśmy weszli, ale chyba tak. Wiecie co? Dobra, bierzmy to. Bierzmy to wszystko, będziemy ten granatami trochę też strzelać. Żarcie.
O kurde, wody ma mało. Ekwipunek, wspomaganie, oczyszczona woda. Ciekawe co by było, jakby tam to spadło. No i co ja mam tutaj szukać? To chyba nie tutaj. Kurde, źle wlazłem. Paki by mi się przydała, nie jakieś tam pierdu. Oczywiście to możemy wszystko przygotowywać. Ale nie, to chyba źle wszedłem. Masakra z tym kuźwa. Sympatorze wspomagane, nie mogę ochłonąć cały czas. Gdzie gra mi każe chyba wyjść stąd jednak. Co to jakieś 160 tych zdobyłem? Kapsli. Coś jest spieprzone tutaj. To widocznie gra nam każe tam wejść, więc nie wiem czy tam mamy wejść. Jakieś 160 kapsli dostałem teraz jak wyszedłem stąd, nie wiem o co chodzi. Jakieś centrum Watoga, centrum miejskie Watogi, siedziba zarządu AMS. Nie czaję, kurwa, tego. Dobra, to nic. Wejdźmy tam jeszcze raz, bo chyba to... Służby ratunkowe w Watodze? Może tam trzeba iść, albo może na górę? O matko! A nie założyłem tego punkciku na mapie. Dobra, moja wina. Sorry, ludzisko. Jestem frajerem i tyle. Drugi raz się dałem frajerować. Piwko sobie wypiję, czemu nie?
Może z takim pancerzem wspomaganym, z taką bronią, to będziemy w stanie tam właśnie zaatakować tą kryptę 79, tak? Pamiętam, jak tam bez pancerza wspomaganego, bez niczego, bez żadnej fajnej broni. Dostałem po dupie ładnie. O, steampaki mi się przydadzą jak najbardziej. Biorę wszystko, kuźwa. A sobie to przerobimy. Kuźwa, ale tych tu jest. Ale steampaków kuźwa nie ma. To kuźwa wytrzymały. Ile mam udźwig? O, 215, już trzeba to wszystko będzie poprzerabiać. Winda zepsuta. Powiem wam, że chyba powiększyli też promień światła. Jest dużo jaśniej niż wcześniej. Generalnie widziałem jakieś filmiki starsze, tam sprzed iluś tam miesięcy czy lat ktoś używał tutaj światła w pancerzu wspomaganym, to światło było strasznie gówno widoczne, że tak powiem. Generalnie jeszcze taka sugestia, między biciem poziomu z 99 na 100, a z pierwszego na drugi jest... O, poleciał. Tyle samo punktów doświadczenia potrzebujemy. Komandę Dugie czeka na twój powrót. O, cholera. Z 45 poziomu, o proszę. Sobie to wezmę. Poczekajcie, jak to wziąć całe? Teraz jestem T60 czerwony reflektor taktyczny. Jestem przeciążony. Ale to się zbugowało. Nie mogę teraz użyć szybkiej podróży, wiecie, to jest trochę... T45. Zróbmy to tak, wejdę tu. Ej, no czekaj, co ja robię? Nie wejść, tylko weź. Nie wiem, się tego wziąć? Chyba się nie na tak bym chciał. A weź, no pod zero, jest. Dobra. Okej.
No i 227. O wypierdziele. Dobra, możemy wracać do kampa. Fajnie by było, gdyby można było jeszcze podpisywać te pancerze wspomagane, bo to jest, widzicie, mamy obudowa pancerza wspomaganego, nic tutaj nie pisze więcej. 513, 450, 453. Dobra, to będzie, moi drodzy, koniec tego odcinka. Gramy już za długo. Do stosu interakcja. But it's definitely labeled as part of the Deep Sleep Project. Huh. So, let's see if we can dig up anything on the pods themselves. Documentation, user manuals, Dr. Bernard's designs, anything really. Poszukam powiązania z kapsułami głębokiego snu. Something just seems unsettling about the whole thing. I'll start to investigate other signals too. I wish that whale song holotape wasn't whatever it is. It would be soothing to listen to that right about now. Pragnę dowiedzieć się o tobie czegoś więcej, Sofio. Jesteś intrygująca. Okay. I'm from Chicago. Parents moved there when I was little. After college I went to the DC area and applied for the astronaut program a couple of times until I was accepted. Oh, my folks were so proud. Other than that, I had a few relationships, nothing serious. I had a pet turtle for most of my life. That was pretty serious. I don't know. That's the high level overview anyway. I'm not a weirdo, if that was what you were asking. Dobra, będziemy z nią flirtować, przepraszam. Ale nie wiem, czy to do czegoś doprowadzi. Just whale song repeating. So pleasant. Roger. Dobra, są już ciężkie powieki, zadanie wykonane. Są już oczywiste fałszerstwo. Zdobądź przedmiot, projekt patentowy, kapsuła głębokiego snu. 6 steampaków. O kurde, 6 steampaków. Dobra, to zadanie oczywiście będziemy tam wykonywać, jak będziemy mieli czas. Pomiędzy innymi zadaniami. Dlatego, że tych zadań jest dużo. Widzicie, mamy nawet połowę paska nie mamy wykonanego, więc... Tak mówię, to na razie tyle w tym odcinku, moi drodzy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, hej, hej.